Maju, rozpoczęła się szkoła, wakacje się skończyły, odetchnęłaś, jest troszeczkę spokojniej w domu? Powiedzmy, ale trochę zaległości przez wakacje, więc natłok pracy i jakby tam, wiesz, no pędzę. Ale rzeczywiście chłopcy poszli do szkoły, aczkolwiek jeden z synów dopiero dzisiaj pierwszy raz poszedł, bo no tam leczyliśmy się z wakacji. Złapał nas mały wirus, tak, no ale do przodu idziemy, fajnie, że szkoła się zaczęła, dzieci muszą wrócić na tory edukacji, odpuścić już trochę gry, więc tak, muszą ocknąć się, bo to też dla nich szok po wakacjach. A ty masz na przykład jakieś takie godziny, w których oni mogą grać, których nie przekraczacie, bo wiem, że to czasami jest problem dla rodziców właśnie dorastających dzieciaków, że jednak ta elektronika, ten świat gier czasem za bardzo wpływa nawet na ten realny czas. Wiesz co, no wiadomo, w wakacje było więcej tego czasu w grze, no ale też jakby czas spędzaliśmy poza domem, więc siłą rzeczy tych gier nie było. Natomiast teraz jak zaczęła się szkoła, to wprowadzamy limity i zawsze tak jest, no bo muszą mieć jakby tą przestrzeń i wolną głowę, że teraz mają zrobić swoje obowiązki, czy mają się pouczyć czegoś, przeczytać jakąś książkę, czy odrobić lekcję, czy spakować się, cokolwiek, albo na przykład iść po prostu na podwórko z kumplami. A gdzieś tam wolny jakiś czas jest, to mają ten swój limit, z którego korzystają i wtedy grają. Ale to jest chyba, no... Jesteśmy w takich czasach, że no, te bardziej chłopaki, to jest chyba normalne, gry w komputerze. Czy ty masz na przykład jakiś taki pomysł na kształtowanie ich przyszłości? Czy oni wykazują jakieś zainteresowania w konkretnej dziedzinie? Wiesz co, no, na pewno wykazują zainteresowania dotyczące piłki nożnej, bo chodzą na zajęcia. No i tak naprawdę ten cały tydzień jest dosyć mocno gdzieś tam zapełniony tą piłką i razem z weekendami, więc zostało dosłownie kilka dni wolnych, dwa chyba albo trzy dni, więc jeżeli oni wychodzą z jakąś inicjatywą, z jakimiś dodatkowymi zajęciami, to jak najbardziej my wtedy gdzieś tam próbujemy. Natomiast ja sama im nie narzucam. Ja gdzieś tam też mogę zaproponować, a czy nie chcieliby spróbować takich zajęć albo takich rzeczy. Ale póki co na razie interesują się tylko i wyłącznie piłką. Podejrzewam, że to jest spowodowane tym, że jest po prostu dosyć dużo zajęć, dużo treningów. Ale ja też wychodzę z założenia, że lepiej skupić się na czymś jednym, ale tak naprawdę na 100% porządnie, a nie gdzieś tam, wiesz, rozrzucać się na kilka różnych hobby czy zajęć, których no nie do końca możesz zrobić, wiesz, tak na 100%. A konsultujesz na przykład właśnie takie decyzje dotyczące tego ich hobby i tak dalej, tych zajęć dodatkowych z Grzegorzem, czy pozostawia ci w tym temacie wolną rękę? Zawsze. Zawsze wspólnie podejmujemy takie decyzje, bo dotyczą naszych synów. I jest zadowolony, że ta piłka tutaj wiedzie prym, a nie na przykład muzyka? Wiesz co, najważniejsze, że moje dzieci są zadowolone. Super, słuchaj, no powiem ci tak, dwóch Lewandowskich, myślę, że oczywiście dwóch chyży. Nie wiem, czy Lewandowskich, ale póki im się podoba, to jest najważniejsze. Jeżeli po 5 latach będą chcieli to zmienić, to po prostu to zmienią. Ja nie narzucam im żadnego rytmu, żadnych gdzieś tam, tak na dobrą sprawę powinnam im, znaczy powinnam, idąc tym tropem, mogłabym ich zapisać na śpiew, czy na granie na jakimś instrumencie, ale tego nie robię, bo to jest jakby ich życie, ich wolny czas i jeżeli oni czują, że chcą im w stronę piłki i to im się podoba, to go on.